Panie ministrze, czy potrzebna jest nowelizacja ustawy o dezubekizacji, żeby tak, żeby SBC nie wpadali do jednego koszyka z tymi milicjantami, którzy w Polsce Ludowej pracowali tylko przez rok? Nie, panie redaktorze, pan się myli w pytaniu. Ustawa dezubekizacyjna nie dotyczy milicjantów, a dotyczy tylko funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Milicjanci nie mają obniżalnych świadczeń emerytalnych. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to po prostu nie wie, co mówi, albo celowo wprowadza w błąd. To nie jest informacja prawdziwa. Ja na dzisiaj nie dostrzegam potrzeby nowelizacji tej ustawy, a te doniesienia, które odbieramy z mediów, no myślę, że przede wszystkim trudno są do komentowania, bo my nie znamy takich konkretnych okoliczności z tym związanych. Czasem się przypisuje coś, co być może jest prawdziwe albo nie komuś, czy temu danemu zdarzeniu. No choćby ta sytuacja z rzekomym, a może prawdziwym, nie wiem, badam to, żołnierzem Armii Krajowej, który ma mieć obniżone świadczenia emerytalne. No wygląda tak, że ja nie wiem, kogo to dotyczy. Wczoraj pozwoliłem sobie się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby zechciał przekazać informację o tym, kogo dotyczy ta sytuacja. Wtedy będziemy w stanie to sprawdzić, bo kiedy nie wiemy, o kogo chodzi, a jest to jakaś teoretyczna sytuacja opisana ogólnie, no to trudno się do tego odnieść. Więc zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, bo z nim rozmawiałem, obiecał mi przesłanie tej korespondencji. Jeżeli zobaczymy, kogo to dotyczy, jakie są okoliczności, jaki przebieg służby, to się będziemy mogli do tego odnieść. Ogólnie trudno to zrobić, bo to będzie odniesienie się do czegoś wirtualnego.